Dziękuję bardzo. Ale to po prostu Pan Bóg jest dobry i to jest tylko świadectwo Jego działania. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i chciałabym się podzielić czymś, co jest głęboko w moim sercu już od wielu lat, czyli o ewangelizacji. I w tym roku zauważyłam, że Pan Bóg wkłada w serca ludzi w coraz większej ilości ludzi takie pragnienie do ewangelizacji. Ja to widzę i to tak troszkę wygląda, jakby Pan Bóg wypychał swoje dzieci z gniazda, żeby nauczyły się latać. I właśnie to, że tutaj stoję, wiele osób nie zna, wie jaka jestem, tak sama z siebie, więc to jest wielkie działanie Pana Boga, że tutaj jestem, że wychodzę właśnie na ulicę i mogę dzielić się tym, co jest dla mnie tak ważne i czego doświadczyłam, co poznałam, bo Pan Bóg jest niesamowitym Bogiem. I może taka krótka historia. Ja urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej, więc Pana Boga poznawałam od samego początku, ale jak miałam 15 lat, to wtedy tak po raz pierwszy tak odczułam, że Pan Bóg nie jest gdzieś daleko, ale jest tak blisko, tak poznałam Go realnie. I wtedy postanowiłam, że jak miałam 15 lat, że wezmę chrzest. Tylko że była taka tradycja w naszym kościele, że trzeba było powiedzieć świadectwo nawrócenia. I nie byłam w stanie, wiecie, po prostu to było ponad moje siły. Napisałam to na kartce, wręczyłam pastorowi, powiedziałam, przeczytaj. Więc to, że tutaj jestem, to naprawdę jest niesamowite. Ale Pan Bóg jest moją siłą i właśnie zauważyłam, że kiedy chodzę do ludzi, wychodzę, zaczynam im mówić o Bogu, to zaczynam chodzić w odwadze, która zupełnie nie jest ze mnie. I chciałabym zacząć od fragmentu z Dziejów Apostolskich, 1:8. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi. I będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. I tutaj chciałabym zwrócić waszą uwagę na to, że otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Moc Ducha Świętego. I jeszcze jeden fragment z Dziejów. Oto w dniach ostatecznych, mówi Pan, wyleję z mego ducha na wszystkich bez wyjątku. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież będzie przeżywać widzenia, a starcom dane będą sny. I od kilku lat mam tak, że kiedy się modlę, to czasem faktycznie mam pewne widzenia. To są takie obrazy po prostu od Pana Boga, takie myśli. Czasem Pan Bóg na różne sposoby mówi. I myślę, że tak to było w maju tego roku, kiedy się modliłam w kilka osób, rano się tak zdzwoniliśmy z kilkoma osobami z różnych części Polski, zdzwoniliśmy się, później modliliśmy się już sami na językach, to jest jeden z darów Ducha Świętego, modlitwa na językach, a później dzwoniliśmy się ponownie, żeby się zapytać, po prostu, czy ktoś coś dostał od Pana Boga, czy miał jakieś słowo, jakiś werset mu się przypomniał. No i ja wtedy powiedziałam o pewnym obrazie i teraz jak się przygotowywałam, co chcę wam powiedzieć, to Pan Bóg mi to przypomniał. I ten obraz, to wyglądało tak, że zobaczyłam, jakbym była, stała na śliskich kamieniach nad wodospadem. No i to była taka nieciekawa sytuacja. No i zawołałam w tym obrazie, zawołałam, Panie Boże, ratuj mnie. A Pan Bóg odpowiedział zupełnie jak niespodziewanie, bo powiedział, skacz. No i w tym obrazie stwierdziłam, no okej, skoczyłam. I jakby stanęłam tak swobodnie tutaj na ziemi, a wokół mnie była taka tafla jakby wody po prostu, wokół mnie. I co ciekawe, tego samego dnia właśnie później jak się dzwoniliśmy, to moja koleżanka miała dokładnie podobny obraz, bo zobaczyła tylko, że jakby z oddali dziewczynkę, która stała na kamieniach nad wodospadem. Więc jakby to było takie potwierdzenie, że obraz był od Pana Boga. Ale właśnie,
kiedy to mi Pan Bóg przypomniał ten obraz, to pokazał mi coś takiego, że kiedy stoimy na skraju Bożego cudu, to albo możemy stanąć w takiej postawie strachu, niewierze i po prostu wołać o pomoc, albo możemy wybrać zaufanie i wiarę. I tak sobie napisałam, że cuda się dzieją, kiedy usłyszymy Boży głos i w zaufaniu i posłuszeństwie zrobimy krok naprzód. Czyli tak o tym pomyślałam, że to taki trochę przepis na cud, czyli usłyszeć Boży głos i po prostu zrobić krok wiary. I kiedy byłam w tym roku na obozie misyjnym, wędrownym, i był taki czas, że wybrałam się na spacer, no i tak rozmawiałam z Panem Bogiem i mówię: Panie Boże, dodaj mi odwagi, bo ja tak bardzo bym chciała, wiecie, czasem Pan Bóg mi mówi, pomóc się o tą osobę, a ja po prostu nie jestem w stanie, powiedz jej to, no i nie jestem w stanie. I tak mówiłam się: Panie Boże, dodaj mi odwagi, a Pan Bóg mi mówi: już nie musi o tą odwagę, po prostu zrób to. Po prostu, ale jednak tak mi to pokazał, że nie musisz od razu nie wiadomo czego, po prostu małe kroczki wiary. I nasza siła opiera się na mocy Bożej i zaufaniu Bogu. I ostatnio właśnie zauważyłam bardzo ciekawą zależność. Niedawno miałam przywilej, że pastor z kościoła KBWH powiedział mi, że mógłby mi dać taką możliwość, żebym się podzieliła krótko właśnie też o ewangelizacji. I na tamten moment, to jeszcze był wrzesień, było to dla mnie zupełnie poza moimi możliwościami. No i, ale tak czułam bardzo, że Pan Bóg mnie mówi: idź, zrób to, powiedz. No i okej, Panie Boże, skoro tak chcesz, no to pójdę, powiem, ale tak totalnie musiałam to zostać w Bożych rękach, bo sama nie byłabym w stanie. No i co było niesamowite, to nawet ręka mi nie zadrżała w tamtym momencie. I po prostu tak wróciłam do domu i myślę sobie, coś w tym jest. Kiedy tak, wiecie, jest coś zupełnie poza nasze możliwości, ale jednak po prostu powiemy: no dobrze, Panie Boże, zrobię to, ale w Twoich rękach. No i teraz właśnie w tę niedzielę mogłam też tutaj właśnie w naszym kościele podzielić się krótko świadectwami właśnie z ewangelizacji. No i tak jechałam autobusem do kościoła i tak zaczęłam się modlić. I tak pomyślałam, coś jakoś mało się stresuje. Coś jest nie tak. Ale tak w sumie tak jechałam i zaczęłam się modlić. Panie Boże, niech tu będzie bardzo dużo ludzi, żeby tak było cała sala, tak żebym w ogóle już, wiecie, nie myślała, że o własnych siłach coś powiem, tylko żeby po prostu to było w Bożych rękach. Bo właśnie tak się nauczyłam, że wolę, kiedy coś mnie przerasta, bo wtedy Pan Bóg przyjmuje pełną kontrolę. No. I ostatnio czytałam księgę Ozeasza i natrafiłam na taki ładny werset. Jest... Ponieważ polegałeś na swoich rydwanach i na mnóstwie swoich wojowników, przeto powstanie wrzawa wojenna pośród twojego ludu i będą zburzone wszystkie twoje warownie. No i tu, jakby w tamtych czasach, no to właśnie, że polegali na rydwanach i na swoich wojownikach. Jakby jak czytam ten werset do mojego życia, to myślę właśnie, że kiedy opierasz się na własnych zdolnościach, możliwościach, zasobach, własnej sile, to jakby nie do końca to jest dobre, prawda? Lepiej opierać się na mocy Bożej. I podobnie myślę o ewangelizacji i przeczytam wam, co Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. Stanąłem przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony, trochę jak ja. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Jak tutaj widzimy, nie chodzi o to,
żeby dobrze mówić, żeby mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, żeby być oczytanym. Po prostu chodzi o to, żeby opierać się na mocy Boga. I tak mniej więcej od 2,5 lat Pan Bóg zaczął też do mnie mówić w taki sposób, że słyszę jakby w pewien sposób jego głos, no i sobie mogę to spisywać. No i no to jakby Pan Bóg na różne sposoby mówi, ale właśnie w maju 2 lata temu miałam takie pierwsze wydarzenie, modliłam się i nagle odczułam, że mam wyjąć zeszyt i po prostu zacząć spisywać słowa. No i jakby wzięłam ołówek, zaczęłam spisywać i wyszło tego nagle 2 strony A5. Ja zaczęłam to czytać i było tam, Pan Bóg powiedział takie coś, że każdy jest powołany do ewangelizacji i każdy jest w miejscu, w którym trwa wojna, ale nie każdy zostawia wszystko, by założyć pancerz, hełm i używać miecza, który każdemu oferuje Jezus. I oczywiście Pan Bóg tutaj mówił o rzeczywistości duchowej, tak jak właśnie jest to opisane w 6 rozdziale listu do Efezjan. I nie będę czytać całego fragmentu, tylko początek. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami itd. I tak właśnie rozumiem ewangelizację, że jest to zostawienie wszystkiego, tego naszego dobra, naszego komfortu, bezpieczeństwa, wygody, naszych planów nawet i po prostu tak, żeby by włożyć zbroję Bożą i wyruszyć na wojnę. I właśnie by stanąć w prawdzie, tak, nasz pas, w sprawiedliwości, pancerz, być gotowym, by głosić dobrą nowinę o pokoju, czyli te buty, by być pełnym wiary, nasza tarcza, pewnym zbawienia, hełm, przekazując Słowo Boga, czyli miecz ducha. I właśnie tak ewangelizację rozumiem jako wejście na całość z Panem Bogiem. I tak, żeby On mógł nas używać jako swoje naczynia. Właśnie, żeby przepływała przez nas Boża miłość, żeby przepływało na nas życie do innych ludzi. I jeszcze jeden fragment, bo teraz jeszcze pytanie, bo możemy sobie zadać właśnie, no to co to znaczy głoszenie Ewangelii, tak? Skoro mówimy o ewangelizacji. I jest taki fragment w Ewangelii Marka, przepraszam. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak, takie 4 punkty. I krótko opowiem, jak rozumiem każdy z tych punktów. Czyli jakby po pierwsze, wypełnił się czas, czyli te wszystkie proroctwa w Starym Testamencie wypełniły się w Chrystusie, prawda? To, czego wyczekiwali prorocy. Następnie nadeszło, przybliżyło się, bliskie jest Królestwo Boże. I dla mnie Królestwo Boże to jest po prostu działanie Boga tu na ziemi, te wszystkie znaki, cuda, kiedy Bóg jest, bo Bóg przyszedł tutaj, tak? Jezus Chrystus przyszedł, później, kiedy został wzięty do nieba, przyszedł tutaj Duch Święty, i więc bliskie jest Królestwo Boże. Następnie, upamiętajcie się. Dokładny przykład z języka greckiego, jak sobie sprawdziłam, to jest: zmieńcie myślenie, żałujcie, upamiętajcie się, pokutujcie. Ja wierzę, po prostu wierzę, że kiedy przychodzi Bóg, On jest tak święty, że wszystko to, co jest nieboże, po prostu jest tak obnażone. I ostatnie, wierzcie, ufajcie Ewangelii. No i teraz, czym jest Ewangelia? Wszyscy zgrzeszyli, co oddzieliło nas od świętego Boga. Ale Pan Bóg tak bardzo pokochał ludzi, że Jezus Chrystus zdecydował się, że przyjdzie tutaj na ziemię, stanie się człowiekiem, przyjmie postać tak ludzką, zdecydował się, że odda swoje życie, tak, da się ukrzyżować. Następnie Duch Święty wzbudził go z martwych i teraz
żebyśmy mogli być pojednani właśnie z Bogiem, wystarczy, że uwierzymy, że przyjmiemy tą ofiarę Chrystusa. To jest nasza decyzja. Czy powiemy właśnie, że Jezus jest naszym Panem, że uwierzymy, że Bóg wzbudził Go z martwych. I jeszcze przeczytam fragment ostatni z Dziejów. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Bezpośredniość Piotra i Jana w połączeniu z ich nieuczonością i prostotą, którą zauważyli, wywołała zdziwienie. Powoli zaczęli sobie uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale po prostu ludzie słuchając właśnie Piotra i Jana, na co zwrócili uwagę, to, że przecież to ludzie prości, nieuczeni, ale oni byli z Jezusem. Oni widzieli uzdrowionego człowieka. I tak naprawdę my jesteśmy tylko naczyniami takimi glinianymi, przez które może Pan Bóg nas używać, ale nawet nie myślmy sobie, że na podstawie naszych sił będziemy mogli czynić dzieła Boże. I tak naprawdę ja zaczęłam się cieszyć z tych moich słabości, bo właśnie kiedy ja jestem słaba, to Pan Bóg może mnie używać, wtedy jest pełnia Bożej chwały i amen. I Pan Bóg, tak sobie ostatnio zaczęłam myśleć, że Pan Bóg po prostu, On nie szuka ludzi, którzy są odważni, On nie szuka ludzi, którzy mają, wiecie, potrafią rozmawiać z ludźmi, potrafią zagadać. On, jakby to są dobre rzeczy, ułatwiają życie czasem, ale po prostu Pan Bóg szuka tych, którzy powiedzą, że tatuś, wchodzę w to. Tak, że tato chce być użyty, chce widzieć, jak ludzie wstają z wózków inwalidzkich, chce to widzieć w swoim życiu, tak? Chce widzieć moc Bożą, chce, żeby przez moje życie przypływała miłość do innych ludzi. I to jest niesamowite, że kiedy zaczynam rozmawiać z ludźmi o Bogu, to mogę widzieć, jak ich po prostu, jak się o nich pomodlę, nawet po ich twarzy, jak się zmieniają. Niedawno, właśnie w zasadzie w tę niedzielę, właśnie byliśmy przed SWPS-em, no i po prostu podeszliśmy, tak, do pierwszych dziewczyn, które napotkaliśmy, po prostu stały na przerwie i zapytaliśmy się, czy możemy się o nie pomodlić. I natychmiast one mówią, tak, słuchajcie, pomódlcie się o zdrowie psychiczne, tak? Jedna, lęki, druga, depresja. Po prostu ludzie tak bardzo potrzebują Boga. I także już ostatnie zdanie. Kiedy Pan Bóg powie wam skacz, to nie bójcie się skoczyć na głębie. Czy to będzie właśnie głębia pojednania z Bogiem, czy to będzie głębia bliskości z Duchem Świętym, czy właśnie głębia głoszenia dobrej nowiny. Amen.